Hejka wszystkim! Zapraszam Was dzisiaj serdecznie na mojego przesłodziutkiego vloga. Dzisiaj jest tak śliczna pogoda, że mam nadzieję, że ten dzień będzie naprawdę udany. I jak zwykle, przesłodziutki, zapraszam! Postanowiłam, że sprawdzę, jak każdy z tych słodyczy zachowuje się po upieczeniu. Mam nawet mini knopersy. Mam tutaj hot dogowego żelka, Milka Oreo, knopersa mini, to Fifi, żelki, szokobon, który właśnie się z tego sunął, zaraz to poprawię, czekolada z Linda, malinowe Raffaello, oko, które znowu z tego spadło i poduszeczki z Oreo. Także tego Lind już wymiękł. Oko też nie miewa się ciekawie. Ale patrzymy dalej. O wow, oko popłynęło całkowicie. Lind też już leży. Ale dalej walka trwa. No i tak prezentuje się efekt końcowy. Zwycięzcą jest knopers i poduszeczki z Oreo. Reszta no trochę poległa. To był hot dog. To była Milka Oreo. Knopers. Tutaj jest to Fifi, które już nie wygląda jak to Fifi. Tutaj mieliśmy żelki. Tutaj jest tą poduszeczki z Oreo. To jest... A, szokobons. Tutaj mieliśmy oko, które jako pierwsze przegrało. W sumie drugi egzekwo z czekoladą z Linda. No i malinowe Raffaello. Także tak, zabieram się do jedzenia. Teraz Wam na szybko pokażę, co mam na sobie. Mianowicie... Spódniczka, moja ukochana, którą miałam na vlogu urodzinowym. Nowa bluzeczka z Bershki. A jeśli chodzi o skarpetki, no trochę urocze są. Bransoletkę ostatnio złapałam w sklepie Lokach z takimi księżycami. Ten księżyc chyba nazywa się Lunula, ale nie jestem pewna. A wisiorek jest ze sklepu Nahemi. A zapach na dziś to szona, szans, utopacz. A teraz przyszła pora na wielki test i unboxing trzech jaj. Ostatnio, będąc w Oszonie z Łukaszem, dorwałam to. Zobaczcie, to są trzy jaja z chyba jakimiś laleczkami. Nie wiem, czy one są z jakiegoś serialu. Niezbyt się na tym znam. Jak coś, to mi napiszcie. A co? A ja chcę to wszystko otworzyć i pokazać Wam, co jest w środku. A więc otwieramy. Ja nie wiem, czy to są figurki, czy są tylko kartki. Ciężko mi powiedzieć. Ale ja chcę tą. Tą. O, i tą. Te dwie. Bo ta ma uszy, a ta ma fajne włosy. Dobra, a więc tak. Jajeczka w środku prezentują się w ten sposób. Te dwa są takie same, a ten jest trochę inny. Ale pewnie to totalnie nie ma wpływu na ich zawartość. Chociaż się przekonam. Ten tutaj już jest troszeczkę nadtopiony albo zgnieciony, ale nieistotne. Zaczniemy od tego właśnie bidulka zgniecionego. Tak, jest zgnieciony. Ujuju, ujuju. Uj, ty bieda. Także tego. Okej. Fajnie. Cieszę się, że mam czekoladę na spódniczce. Fajnie się bawisz? Dziękuję bardzo. No, a w jego środku to jest coś chyba mega leciutkiego. Teraz mi powiedzcie, co to jest. To jest gumka do włosów. A ja pamiętam, w dzieciństwie zawsze miałam właśnie takie malutkie gumeczki z blaszkami? No, z czymś takim. Urocze. Teraz wielki test smaku czekolady. Nie no, nie jest zła. Smakuje jak w sumie z Psiego Patrolu z jajem. Kinder jest o wiele lepsze, ale to nie jest najgorsze. To jest taka totalnie zwykła czekolada, ale też nie najtańsza. 8 na 10. Nie, może 7 na 10. 7 na 10. Dobra. 7 na 10. Teraz te dwa. Jestem ciekawa właśnie, czy to ma jakiś wpływ na zawartość. Zacznijmy może właśnie od tego samego. Te już chyba nie są poszkodowane, więc mi na spódniczkę nie wylecą. Dobra, jest całe. Jest piękniusie i całe. Ale już jest minus, ponieważ kinderki od razu tu pękają i się otwierają, a to się nie otwiera. No nie mówię. No. Dobra, jest.
i zobaczmy, co jest w środku. Drugiego. To jest chyba gumka do ścierania? Bo to jest takie gumiaste, zobaczcie. Tak, to jest bardzo, bardzo słaba gumka do ścierania, bo średnio ściera. Ale w sumie Sign Design bardzo mi się podoba. Taki bym nosiła do szkoły. Tylko szkoda, że mało ściera. Chyba, że na szybko może źle używam. Ale dobra, lecimy dalej. Do ostatniego jajeczka. Z tą inną laleczką. Nie wiem, czy to jakiś flirt ma. Ja tylko spekuluję. A to się już łatwo otworzyło. Dosłownie nacisnęłam. Więc no, nie obarczajmy wszystkich złą oceną. To jest to samo. I to dwa razy zła gumka. Znaczy, o, mówię, ja powiedziałam, że ona ma one design, ale nie dlatego, że chcę mieć dwie, tylko chciałam zobaczyć coś innego, więc nie, inne opakowanie nie ma wpływu na ich zawartość, a wręcz odwrotnie, mają dokładnie tą samą. Przykro, ale w sumie może mi się przyda, bo co innego bym zrobiła z taką malutką gumeczką, a te są, mówię, przeurocze, tylko właśnie popracuję z nimi, może będą się lepiej ścierać. W takim razie ogólnie tym jajom daję ocenę 7 na 10, ponieważ czekolada właśnie była też taka 7 na 10, zabawki w sumie są w porządku, a to też aż tak drogie jak Kinder nie było. Nie pamiętam, ile to kosztowało, ale na pewno nie tyle, ile 3 jaja z Kinder. Także 7 na 10. To co, lecimy dalej? A po drodze wskoczyliśmy do manufaktury cukierków. Miejsce stworzone wręcz dla mnie. Pikachu! I nie miałam bladego pojęcia, co mogę wybrać. Ale ostatecznie zdecydowałam się na Pikachu! A oto moje łupy. W manufakturze cukierków udało mi się wyhaczyć takie cudo. To jest Pikachu, to jest Pokeball. I chyba pozostałe Pokemony też są tu gdzieś pochowane. No, wygląda pysznie. Ostatnio przyszła do mnie paczka z mojej ulubionej marki, czyli Crystal Love, z kilkoma rzeczami i stwierdziłam, że pokażę Wam te nowe i te moje stare. Jeśli chodzi o moje nowości, to są te Crystal Cup. Są to takie jakby bańki do masażu, to jest do ciała, to do twarzy i to do twarzy. Sposób, w jaki się nimi masuje, będzie na moim Instagramie i na moim TikToku. A drugą nowością, którą mam, to jest ta płytka. Tu jest jej nazwa, ale nie chcę tego czytać, bo na pewno to mówię źle, więc Wam po prostu pokażę, jak wygląda. Świetnie się nią wykonuje masaż twarzy, ale najlepiej na oleju. Tak samo jak te bańki. Najpierw kładziemy olej na twarz, a później wykonujemy masaż. Masażer, którego używam codziennie i wystarczy mi do tego krem albo serum, to jest ten. Zawsze go przynoszę w tym opakowaniu, żeby mu się nic nie stało. Tym bardziej, że tak jeździ między domem rodzinnym, a tym tutaj. O, i prezentuję się tak, mam go już, powiem Wam, pół roku, tak, pół roku mam go, cały czas go myję za każde użycie i do tej pory nic się z nim nie stało, więc powiem Wam, świetnie jest wykonany, naprawdę. Ten masażer testuję od roku, źle powiedziałam. Natomiast tą buteleczkę mam już pół roku i bardzo dobrze mi służy. Zawsze sobie najpierw napełniam ją wodą, czekam najlepiej całą noc, a zwłaszcza jak jest pełnia, wtedy księżyc oddziałuje na naszą wodę i na kamień. Oczywiście to są takie rzeczy, w które można wierzyć, można nie, ale ja ogólnie bardzo ją lubię za to, że jest szklana, a nie plastikowa, więc oszczędza mi środowisko. Ja po prostu z mojego filtra sobie tutaj nalewam wodę i co jakiś czas to wszystko rozkręcam i czyszczę. Także powiem Wam, Crystal Love posiada mega gadżety. Ja cały czas tam odkrywam coś nowego i cały czas chcę więcej, więc naprawdę polecam. Piekam sobie właśnie muffinki. Muffina pieczy muffinki. Uwaga. I ty mała. Znaczy to w sumie duża. Właź do środka. Nie wychodź mi z tego. Nie rób mi tego, błagam.
I moje pyszne babeczki gotowe. Zdobiłam je lukrem i różnymi posypkami. A przepis wziąłam z tej książki. Polecam, bo już zjadłam. Patrzcie, jakie słoneczko. Chcieliście, żebym pokazała Wam moje kosmetyki, które używam, jak jestem w Warszawie? A więc to dzisiaj dla Was zrobię. Pierwsza ich część oraz pielęgnacja jest tutaj, natomiast tam jest reszta. Ale po kolei, zaczynamy od tej strony. Na samym początku te najnudniejsze rzeczy, czyli patyczki higieniczne i waciki. Dalej mam troszeczkę bajzel, ale nieważne. Są dwie pęsetki, które ułatwiają mi nakładanie rzęs oraz regulację brwi. Moja ulubiona maskara od Chanel. Moje dwa niezastąpione korektory z Catrice. Ulubiony żel do brwi z My Secret oraz kredka z Vibo do brwi. Moje kredki do oczu, ta jest z Sephory, jest na linię wodną oka. Te są z Avonu i bardzo je lubię, a ta jest z Oriflame. Dalej mamy moje wszystkie eyelinery, które posiadam tutaj. Tutaj są dwa z Golden Rose brokatowe, uwielbiam je i bardzo Wam polecam, bo są mega tanie. Tutaj jest z NYXa biały, z Revolution, Thin Skin. Nie jestem do końca z niego zadowolona, fajnie się go używa, ale jest troszeczkę za bardzo błyszczący, ja wolę jednak taki matowy efekt. No i z NYXa, ale jeśli miałabym wybierać to i to, to wybieram to. I taki zielony korektor, w sumie rzadko go używam, ale czasem się przydaje. On jest z Revolution. I wybaczcie mi za mojego paznokcia, ale no niestety wczoraj odmówił posłuszeństwa. Muszę go naprawić. Dobra, przebrnęliśmy przez tą część, teraz pora na ten koszyczek. I żeby było mi wygodniej, wyjęłam go tutaj. Tutaj jest mój ukochany puder do całej twarzy z Laura Mercier. Po prostu go uwielbiam, on jest transparentny. Dalej, jeśli chodzi o takie podkreślenie bardziej różu, to lubię ten rozświetlacz, który właśnie się skończył, ten najjaśniejszy, a został mi taki różowy. Więc zawsze nakładam go tam, gdzie po prostu wcześniej nałożyłam róż. A róż, którego używam, to stary mój róż Sephory. Dostałam go chyba kiedyś na urodziny, ale powiem Wam, sprawdza mi się bardzo dobrze. No i co? No i póki co nie mam zamiaru go zastępować. A teraz trochę błysku, czyli takie rozświetlacze i pyłeczki. Tego pudru używam zawsze jak w ciągu dnia gdzieś jestem i mam go w torebce, ale przez to, że ostatnio się nie za wiele wychodzi, to włożyłam go tutaj. To jest jeden z moich ulubionych bronzerów z marki Lovely. Tylko ja lubię ten kolor Milky Chocolate. W domu mam troszeczkę inny, bo niestety na ten nie trafiłam, ale jednak ten jest idealnie stworzony dla mnie. Dalej moja kraina rozświetlenia, czyli mój ukochany i tani rozświetlacz z My Secret. Petarda, jeśli chodzi o rozświetlenie z Maca i oczywiście Fenty Beauty. Na koniec mój ukochany klej do rzęs, czyli Duo. Tutaj jest Paint Pot z Maca, jako baza pod cienie, ale w sumie szczerze chyba bardziej wolę korektor Catrice, ale ten na specjalne okazje jak najbardziej. No i puder z Maca, dla którego w sumie jeszcze w moim makijażu nie znalazłam zastosowania, ale może kiedyś będzie moim niezbędnikiem. Zobaczymy. No a teraz przyszła pora na to cudeńko. A z tego koszyczka zacznę od moich faworytów, czyli paletka korektorów z Golden Rose. Tego używam właśnie do zakrycia jakichś takich większych, niechcianych gagatków. A ten tutaj świetnie się nadaje do konturowania na mokro. Teraz mój niezastąpiony krem BB z marki Skin 79. Świetnie się go nosi i dodatkowo ma jeszcze filtr 50. Świetny bazowy krem z Maca na specjalne okazje. Idealnie trzyma makijaż, jestem z niego bardzo zadowolona. No i jeszcze trzymając się Maca, świetny fikser, chyba każdy go zna, ale jest naprawdę rewelacyjny i sama go polecam. A mam tutaj w takiej mniejszej wersji, bo akurat wtedy kupiłam, jak mi się obydwa skończyły, to kupiłam w takim travel size. Ten fikser również jest niczym u sobie. Używam go tak po prostu na co dzień, kiedy żal mi tamtego. Jeśli nie mam przy sobie mojego ulubionego podkładu z Estée Lauder, Double Wear'a, to używam z Catrice, ale tak jak mówię, to jest jednak na specjalne okazje, bo no wiadomo, że gdybym go na co dzień nosiła, to jednak by trochę zapychał. To duo niegdyś używałam na co dzień, to jest z marki Arbon, podkład oraz baza. One są bardzo leciutkie, więc tak jak mówiłam, na co dzień świetnie się sprawdzą i nie zapychają skóry. Natomiast te używam tak w sumie, zależy, ten bardziej zimą używam, nie wiem czemu, a ten latem, ten ma dodatkowo filtr, chyba 30 bodajże, nie, 15, no to jeszcze mniejszy. Ale jest bardzo komfortowy w noszeniu, jednak w zestawieniu między tymi dwoma wybieram ten. Jeśli chodzi jeszcze o makijaż, to tutaj sobie trzymam jakieś kępki rzęsek, te akurat mam z Ibry, ale lubię też zamawiać na AliExpress, bo są o wiele tańsze. Natomiast tutaj mam jeszcze dwie paletki, które zaraz Wam pokażę oraz kilka takich dziecików, jak chcę mieć taki bardziej urozmaicony makijaż. I teraz właśnie czas na te paletki. Jak widać, no tej części używam. Jest już nawet całe opakowanie jest dosyć zniszczone,
ale bardzo ją lubię i do pracy zawsze używam tych kolorów, które są już wytarte. Tą natomiast bardzo lubię używać do face chartów, ponieważ są bardzo napigmentowane te cienie i świetnie się sprawdzają na kartce. Pozostałe to, tak jak widać, już pielęgnacja, czyli mój niezastąpiony Cetaphil, kilka z kremów z Hello Body, Embrolize, ale nie jestem do końca z niego zadowolona, filtr 50 z Oriflame'u, ale powiem Wam, kupuję ją od lat i to jest jedyna 50, która mnie nie zapycha i po której się nie świeci na twarzy, no i kilka innych drobiazgów. Natomiast ta kraina to kraina ust. I w sumie kilka cieni się też tutaj zapamiętało. Tak, prezentuje się pierwszy rząd. Tutaj jest pomadka z Estée Lauder, której w sumie nie użyłam, bo ja nie lubię czerwieni, ale no każda kobieta musi mieć jednak czerwień w swojej toaletce. Tutaj mam świetną szminkę z Vivo, która jest takim brokatem. A tutaj z Maybelline, też w takim pasującym dla mnie kolorze, ale ostatnio jakoś przestałam ją nosić. Kolejny rządek to rządek moich ulubionych pomadek, które zawsze nosiłam do pracy, czyli Golden Rose płynne matowe pomadki. Tutaj z tyłu mam jeszcze pomadki z Lowly i one są matowe, zastygające i też bardzo przyjemne, więc na zmianę nosiłam je z tymi. A tutaj są moje kredki do ust. Tutaj mamy moje ukochane z Manhattanu, z Golden Rose, ta jest chyba z Essence. Tutaj są dwie z Lowly, z Maca i z Avonu i powiem Wam, że najbardziej lubię Golden Rose i Lowly. No i oczywiście Manhattan, ale już niestety nie jestem w stanie go dostać. Jestem osobą, która wręcz kocha błyszczyki. Jakoś się najlepiej w nich czuję i najłatwiej mi się je poprawia. Mój ukochany to jest błyszczyk z Arbonne. To jest z dr. Irene Riss. Dostałam go kiedyś i sprawdza się dobrze, ale jednak kolor mi ten bardziej pasuje. To jest świetna petarda, świecąca, troszkę bezbarwna, ale bardziej te drobinki są tutaj pokazane. I to jest chyba z Estée Lauder. To jest z Estée Lauder. Natomiast ten jest z Maca i nie jestem do końca z niego zadowolona, strasznie się klei, no i kolor też troszeczkę nie jest dla mnie, ale jeszcze oczywiście dam mu szansę, tylko chyba bardziej na jesień. A no i jeszcze moja malutka pomadka z Chanel. Tutaj jeszcze mam roller z Crystal Love oraz moje pędzelki do makijażu. No i tak, to są wszystkie kosmetyki, które najbardziej lubię używać. Mam nadzieję, że taki vlog się podobał. Jeśli tak, zostawcie kciuka w górę i subskrypcję i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaczki, pa!